Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Medycyna. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak naukowcy zidentyfikowali główną metodę transmisji zakażenia koronawirusem oraz prawdopodobieństwo, że SARS-CoV-2 może blokować sygnały bólu. Miłego oglądania! Jeszcze chciałam Was tylko szybko zachęcić do odwiedzenia naszych sklepów, linki w opisie. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych ustalili, że koronawirus SARS-CoV-2 jest przenoszony głównie przez aerozole w powietrzu, a nie przez powierzchnie płaskie. Zostało to ogłoszone w artykule opublikowanym w czasopiśmie Annals of Internal Medicine. Amerykańscy eksperci twierdzą, że zdobyli dowody przedstawione w opisach przypadków dotyczących choroby koronawirusowej, wskazujące, że dominującą formą zarażeń SARS-CoV-2 jest transmisja oddechowa. Kluczowymi czynnikami przenoszenia jest bliskość zakażonych osób i słaba wentylacja. Jednak eksperci zaznaczają, że transmisja wirusa jest najskuteczniejsza w bardzo krótkim okresie czasu. Zauważono, że najwięcej cząstek koronawirusa obserwuje się u osób zakażonych dzień przed pojawieniem się pierwszych objawów. Następnie w ciągu tygodnia ich liczba stopniowo maleje, wraz z tym maleje też szansa na zakażenie innych. Nie poinformowano niestety, jak to się ma w stosunku do tzw. chorych bezobjawowych, którzy rzekomo zarażają mówiąc. To przecież z tego powodu maski noszą w tej chwili miliardy ludzi na całym świecie. Inną kwestią jest to, w jaki sposób te maski pomagają, pomijając już kwestię tego, jakie negatywne skutki mogą one wywołać. W obliczu tych ustaleń nawet zakażony, u którego rozwinęły się jakieś objawy, zaraża w ograniczonym zakresie, a co dopiero mityczni bezobjawowi. Naukowcy doszli do wniosku, że najgroźniejsze z punktu widzenia zakaźności są osoby, u których choroba jest dopiero na wczesnym etapie. Nie sposób oczywiście wykryć stadium choroby za pomocą nienadającego się do badań przesiewowych testu RT-PCR, który jest podstawową metodą identyfikowania przypadków koronawirusa. Może się jednak zdarzyć, że test okaże się pozytywny nawet w przypadku ozdrowieńca. Dlaczego? Otóż w organizmach ludzi ozdrowiałych przez kilka następnych miesięcy są obecne pozostałości i fragmenty wirusa, w tym właśnie białka wirusa, na które reaguje test RT-PCR. To właśnie dlatego w Polsce odstąpiono od robienia testów po kwarantannie, ponieważ niektórzy pozostawali na niej nawet przez kilka miesięcy. Ostatnie odkrycia naukowców sugerują, że koronawirus może uodpornić chorego na ból, co utrudnia jego rozpoznanie. W ten sposób tłumaczone jest niewiarygodnie szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa po całej planecie oraz gwałtowny wzrost liczby ofiar, która przekroczyła już milion. Jak dotąd wszystkie badania nad SARS-CoV-2, czyli koronawirusem wywołującym COVID-19, skupiały się na tym, jak wirus atakuje komórki za pomocą białka ACE2. Jednak, jak się ostatnio okazało, istnieje inny sposób przedostania się wirusa do komórek, który pozwala mu zainfekować układ nerwowy i uodpornić ofiary na ból. Rajesh Khanna, profesor farmakologii na Uniwersytecie Arizony, bada, w jaki sposób sygnały bólowe są generowane w komórkach, które są następnie przekazywane do mózgu i powodują, że odczuwamy ból. Khanna zwróciła uwagę na wyniki dwóch badań, które dowiodły, że białka kolców na powierzchni SARS-CoV-2 wiążą się z białkiem neuropiliny 1 i mogą je wykorzystać do przedostania się do komórek wraz z białkiem ACE2. W normalnych warunkach neuropilina 1 kontroluje wzrost naczyń krwionośnych oraz wzrost i witalność neuronów, ale wiążąc się z naturalnym białkiem VEGF-A, czynnik wzrostu śródbłąka naczyniowego A, pobudza sygnały bólowe w komórkach, które są przekazywane przez rdzeń kręgowy do mózgu i powodują uczucie bólu. Jednocześnie wiadomo, że w próbkach biologicznych pacjentów z COVID-19 aktywność neuropiliny 1 jest zwiększona, podobnie jak w neuronach odczuwających ból w modelach zwierzęcych. W badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem neuronów zespół Rajesh Khanny odkrył, że wiązanie białek kolców SARS-CoV-2 z neuropiliną 1 zmniejsza intensywność sygnałów bólowych, co oznacza, że może ona również działać uśmierzająco na ból u ludzi. Neuropilina 1 blokuje białko VEGF-A, hamując w ten sposób wrażliwość neuronów na sygnały bólu i obniżając próg bólu.
Dalsze badanie struktury receptorów neuropiliny 1 pomoże opracować leki ukierunkowane na to ważne białko, które pomoże poradzić sobie nie tylko z COVID-19, ale także z chorobami takimi jak rak. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny.